niedzielę przypadła 6. edycja turnieju dzikich drużyn imienia Karola, rozgrywanego w Obidowej. Coroczne zmagania organizowane są przez Sołectwo Wsi Obidowa przy współpracy z LKS Lepietnica i OSP Obidowa. W zawodach liczą się dwa aspekty: pamięć o zmarłym Karolu oraz rozrywka, jaką zmagania mają zapewnić dzieciom i młodzieży. Turniej zorganizowany po śmierci naszego zawodnika, zawodnika Lepietnicy, który grał też jako reprezentant naszej wioski. Była to osoba młoda i bardzo ambitnie rozwijająca się jako zawodnik. Kiedyś to był bardzo mały chłopiec, który miał problem z nadwagą, który walczył z pewnymi swoimi słabościami, kompleksami, z którego wyrósł wspaniały zawodnik, który miał przed sobą wspaniałą karierę sportową i piłkarską. No i niestety wypadek przerwał taką dobrą pasę jego. No niestety zginął na wypadku drogowym. Chciałabym wszystkim naszym sportowcom podziękować, że pamiętają o nim i zawsze są z nim. Już 5. rok po jego śmierci. I pani Sołek też, wszystkim, którzy organizują te zawody i turnieje. Turniej z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. W finałowej fazie gra Szkoła Podstawowa Obidowej, drużyna Alibaba z Nowego Targu i trzecie miejsce już wiadomo zajęła drużyna Hetman Leśnica. W tej chwili trwa finałowy mecz pomiędzy Obidową a Alibabą. Obidowa, gmina Nowy Targ, żyje sportem, młodzież biega, gra, jeździ na rowerach, zimą pewnie na nartach biega. Fantastyczne miejsce do tego, by tutaj uprawiać sport, a się chce przyjechać. Ale nie to jest najważniejsze. Za takowe możemy uważać słowa irlandzkiego poety i dramaturga Oscara Wilde, piszącego: pamięć to pamiętnik, który nosimy ze sobą.